Wrocławskie finały potrwają do 14 lutego. Udział bierze w nich po 12 zespołów, dziewcząt i chłopców. Drużyny biorące udział w finale mistrzostw wyłonione zostały spośród blisko 80 zespołów uczestniczących w rozgrywkach we Wrocławiu. Łącznie udział w turnieju wzięło ponad 800 zawodników i zawodniczek. W rozgrywkach chłopców do grona faworytów zaliczana jest drużyna szkoły podstawowej nr 67. W poprzednim roku koszykarze tego zespołu okazali się najlepsi w Polsce, zdobywając pierwsze miejsce i mistrzostwo kraju w mini koszykówce. Od środy na parkietach walczą także dziewczęta. Tu także sporo do powiedzenia powinna mieć reprezentacja szkoły podstawowej nr 67, która w krajowym finale ubiegłorocznej edycji programu zdobyła brązowy medal. Zgodnie z regulaminem Energa Basket Cup do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup. Finał Mistrzostw Wrocławia wyłoni drużyny, które awansują do finałów województwa dolnośląskiego. Podczas tych zawodów nastąpi decydująca faza rywalizacji o miejsca w finale krajowym koszykarskiego programu Energa Basket Cup.